Czym jest handel ludźmi, jak się przed nim ustrzec? Między innymi o tym rozmawiano podczas konferencji w tarnobrzeskim Górniku. Nie daj się przehandlować. To hasło przyświecało pomysłodawcom spotkania zespołowi szkół imienia księdza Stanisława Staszica i Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Rodzinie w Tarnobrzegu, które zostało zorganizowane z okazji obchodzonego 18 października Europejskiego Dnia Przeciwko Handlowi Ludźmi i Niewolnictwu, po to, by zasygnalizować problem i uświadomić młodzieży, jakie zagrożenia niesie ze sobą to przestępstwo. Dzisiejszy świat jest bardzo skomplikowany, bardzo złożony. Ludzie posiadający dookoła wiele bodźców stają się bardzo cyniczni i bardzo okrutni. Granice są otwarte, mamy kontakt poprzez internet praktycznie z całym światem. W związku z tym nawiązujemy mnóstwo różnych kontaktów. Czasem wydają nam się bardzo atrakcyjne. Chcemy wyjechać za granicę, chcemy popracować. Wydają nam się to bardzo atrakcyjne oferty. Niestety wiele z tych ofert okazuje się traumą dla ludzi. Chciałabym po prostu, żeby młodzież wiedziała o tym, że są takie zagrożenia, gdzie może szukać pomocy, na co powinna być uczulona, wyjeżdżając nawet na zwykłą wycieczkę. Skala zjawiska handlu ludźmi w Europie stale rośnie. O tym, jak dużym zagrożeniem jest w Polsce, a przede wszystkim w województwie podkarpackim, mówili przedstawiciele instytucji na co dzień stykających się z tym problemem, m.in. Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Przeciwdziałania Handlowi Ludźmi czy Straży Granicznej. Młodzież jest w gronie ryzyka, największego ryzyka zagrożenia handlem ludźmi. Tak mówią analizy tego zjawiska, że między innymi młodzież, która może szuka nowych wrażeń, często jest narażona właśnie na takie zachowania. Na naszym terenie, w naszym powiecie, w naszej gminie nie mamy tutaj do tej pory takich zgłoszeń. Wskaźniki na terenie Podkarpacia nie są aż tak, że tak powiem, można powiedzieć, zatrważające i nie jest to zjawisko tak nasilone jak na części zachodniej Polski i możemy mówić o incydentalnych jakichś elementach, zjawiskach tego problemu właśnie w Polsce, na naszym terenie województwa podkarpackiego. Zdarzają się incydentalne, tak jak powiedziałem, zjawiska, lecz wynika to głównie z właśnie niewiedzy cudzoziemców, głównie cudzoziemek, które są, że tak powiem, ściągane, przyjeżdżane pod różnymi pozorami różnej pracy w Rzeszowie czy na terenie innych miast województwa podkarpackiego. No i próbujemy, że tak powiem, z tym walczyć. Konferencja profilaktyczna była dobrą okazją do tego, by jeszcze raz ostrzec młodzież przed niebezpieczeństwem, jakie niesie ze sobą chociażby praca za granicą. Na co uważać, by nie paść ofiarą przestępstwa? Teraz akurat już mamy po okresie wakacyjnym, ale właśnie szczególnie wakacje to jest okres wyjazdów młodzieży do pracy za granicę. Trzeba uważać na różne dziwnie atrakcyjne ogłoszenia. No i mieć po prostu na baczności, też nie wyjeżdżać nigdy na pewno samemu, zawsze raźniej, że tak powiem, w grupie i czytać dokładnie ogłoszenia, sprawdzać te treści. Są specjalne strony, gdzie można też zidentyfikować potencjalnego pracodawcę i po prostu w ten sposób ustrzec się, że tak powiem, problemu podczas dojazdu do takiego miejsca pracy bądź czymś podobnym. Podczas szkolnego spotkania o problemie mówili także przedstawiciele Powiatowego Urzędu Pracy, Komendy Miejskiej Policji w Tarnobrzegu, a także psycholog.